zaczynamy naszą wędrówkę po pralni chemicznej nazywaną plantacją marihuany. Pierwsze pomieszczenie. I rzeczywiście mamy tutaj ubrania przeznaczone do prania. Takie pomieszczenie bez okien. Znowu to ubrań oraz materiałów tego typu. The Professional Solution. To jest angielski. Suszy jest czy coś? Tak to wygląda. Taki kącik suszy. No i to, co teraz widzimy, to jest główna, taka oficjalna hala tej pralni. Główne pomieszczenie, jakby cały sens istnienia całego tego miejsca znajdował się pod nami dokładnie. Ta hala ma dokładnie 1000 metrów kwadratowych. I zobaczmy co tu jest. Jakaś wielka płachta. I tutaj są już takie wielkie kratownice do podtrzymywania dachu. Okej, to znaleźliśmy miejsce, gdzie prawdopodobnie znajduje się zejście do całej tej plantacji. Możesz podejść, zobaczyć. Więc spróbujemy teraz zejść. No nie będzie to łatwe, ale zobaczymy, tak? Myślę, że po prostu uda się jakoś tam zejść. Dobra, to możesz mnie nawigować. To trzeba sobie używać. Dobra. Tu widzę, że jest jakiś uchwyt. Widzę, że tutaj sobie zejść. No, to możesz jeszcze tam tylko poświecić. Dobra. Chcesz lampkę? Nie, wiesz co, nie, dobra. Bo jest tu. Chyba sobie tutaj wsiąda. Teraz spróbujemy się tutaj trzymać i zejść. Dobra. I teraz jak ninja. Dobra. Fajnie. No, to zapraszam na dół. Okej, udało nam się zejść na sam dół. Nie było łatwo. Teraz po prostu poszukamy miejsca, gdzie ta cała marihuana była produkowana. Najpierw może pójdziemy sobie w to miejsce. Jedno tutaj nieduże pomieszczenie, jakieś filtry, chyba lampa samochodowa. Proszę. Dobra. Jest drzwi, zobacz tutaj. To jakieś drzwi. Kolejne pomieszczenie.
wraz z jakąś taką siatką na ścianach. To jakieś chyba numery seryjne tych siatek. Widać na kamerze? Dobrze. Okej, okay, dobra. Jakieś zbiorniki na wodę. Nie wiem, czy to jest jakaś pralka, czy co. 6000 metrów sześciennych na godzinę. I tutaj po niemiecku są opisy. Lekki wentylator. No ciekawe, co to może być. Teraz udajemy się do tego głównego pomieszczenia. Można to nazwać takim centrum dowodzenia tego wszystkiego. Lampy. A tu mogło być po prostu cała ta sterownia, tak? Tej całej plantacji. O, i tu widzimy pyskie. Kolejne zbiorniki na wodę. O, to jak możesz wejść sobie, nie? I zobaczyć pełno takich właśnie... nie wiem... przedmiotów po prostu do plantacji. Ja się ogólnie o tym nie znam, ale... na hodowli tej zacnej rośliny. Więc może jak ktoś wie, do czego to dokładnie jest, to może napisać w komentarzu. Tu mogło być po prostu, nie, jakieś nawodnienie do tego? Czy oświetlenie? Nie wiem. Możliwe. No to i teraz po prostu idziemy do głównego pomieszczenia, gdzie hodowano tą niewinną roślinkę. O, tu jest jakby druga część tego. Możemy sobie tutaj przejść. Cały taki rządek do hodowli. Wszystko to było dobrze nawodnione, nasłonecznione. Pełna profeska ogólnie. Nawet jak policjanci to zamykali, to byli pod wrażeniem całego ogromu i rozmachu tego miejsca. Tu mamy taki kącik, że tak powiem, socjalny, czyli lodóweczka. Jest margaryna. Jakieś, nie wiem, o, jest tutaj winiary, pewnie majonez. Wszystko to już spleśniało, to już ma ponad wszystko 8 lat. Ale na kuchnię jeszcze nie trafiliśmy w tym miejscu. To ciekawe. A ciekawe, co tutaj było, nie? Jakieś pomieszczenie, jakieś szafki, może tutaj właśnie... sezonki? No, może właśnie to było wszystko przytrzymywane i przygotowane do transportu. No i tutaj jest wszystko to samo. Tu kolejny jakby taki wielki wywietrznik. Możesz zobaczyć na kamerze. Idziemy dalej. I pytanie, czy tutaj w tym miejscu to nie był przypadkiem właśnie ten kanał ewakuacyjny dla pracowników. Zobaczymy, spróbujemy to otworzyć. No i jest tutaj, nie wiem, czy to jest zaspawane ogólnie. Tutaj przejścia dalej nie ma. Możesz tutaj jeszcze trochę tą kamerę przybliżyć, żeby było widać dokładnie. No tak to jest. To zamykamy.
to idziemy dalej. Dobra, to jest tutaj druga część. Ogólnie za bardzo to się to wszystko niczym nie różni. Te same rzędy. Tej szlachetnej rośliny, jak to powiedział. Trochę już tutaj latarka mi siada, niestety. A mam nadzieję, że widać na kamerze. Jest ok? Jest ok. Dobrze. Się zapomniało jednak doładować przed wyjściem. Sorry, moja wina. Okej, no to mamy tutaj to miejsce, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli kanał ewakuacyjny dla pracowników tej plantacji. No służył on właśnie w momencie, kiedy miał być właśnie tutaj nalot policji uskuteczniony. No to oni właśnie mieli tutaj uciec do lasu, no i stamtąd się ewakuować zapewne do jakichś ciepłych krajów. Dlatego puścimy tam kamerę sportową i zobaczymy, jak tam jest. Okej, widzę, że już wracasz. Powiedz, jak tam jest. Pieszysz się bardzo. Tam mamy tutaj tutaj jakieś 5 metrów. Potem 5 metrów w prawo i wychodzimy drabinką do góry. I to jest gdzieś wyjście w budynku jeszcze, także myślę, że możemy zobaczyć od drugiej strony. Okej, a otworzyłeś po prostu to wieko? To nie ma żadnego wieka. To jest po prostu dziura w tym. Aha, nie ma. Drabinka i tutaj. Także nie mam pojęcia, jak to miało służyć. Czyli może to jednak nie jest ten taki główny kanał ewakuacyjny? Nie, myślę, że zdecydowanie to nie jest to. No, ale to też byłoby bez sensu. Moim zdaniem. Może jakieś drugie wejście, bo to jest bardzo przyjemne wejście. No bo jakby tutaj weszła policja, to i tak przecież by to wszystko otoczyła, nie? Więc jeśli miałoby mieć sens dopiero wtedy, gdyby po prostu się wyszło do lasu, tak? Więc myślę, że tak. No właśnie. Może tam nie mieli odwagi po prostu dalej tam kopać pod lasem, bo ktoś by tam ich nakrył. No ale z drugiej strony też właśnie słyszeliśmy o tym, tak, że miało być zakamuflowane wyjście do lasu. Także nie wiem. No, miało być po prostu do lasu jeszcze wyjście. Dopiero wtedy miałoby to sens. Miał być, a to nie jest.